Proszę Państwa, no nie będzie żadnym odkryciem stwierdzenie, że państwo ukraińskie znalazło się w najgłębszym kryzysie w ciągu 23 lat swojego istnienia. Kryzys dotknął właściwie chyba wszystkie instytucje władzy, a jednocześnie jak w takich sytuacjach państwo znalazło się u progu bankructwa, dlatego że musiało otrzymać zewnętrzne finansowanie, aby móc funkcjonować, wypełniać swoje podstawowe funkcje, jeśli chodzi o sferę społeczną i ekonomiczną. W tym roku prognozowany, Bank Światowy prognozuje 5-procentowy spadek wzrostu PKB, czyli mamy do czynienia z głęboką recesją. Recesją, która nie jest tak głęboka jak w roku 2009, gdy był kryzys światowy, no ale tym niemniej jest to recesja, gdy cała niemal Unia Europejska, cała niemal Europa albo ma ten wzrost niewielki, albo kilkuprocentowy. Jednocześnie w tej chwili Ukraina dokonuje głębokiej reorientacji, bo to jednak trzeba tak powiedzieć, w obliczu wojny, swoich więzów kooperacyjnych, gospodarczych, bo chyba Rosja nie pozostawi, nie pozostawia co do tego wątpliwości, że będzie chciała się tą presją gospodarczą na Ukrainę również wykorzystać przeciwko władzom ukraińskim i to zresztą zostało zapowiedziane. Ale jak każdy kryzys, on jest jak, przepraszam za wyświechtane porównanie, ale on jest zawsze tak jak choroba w przypadku człowieka, to znaczy, że może organizm z tego stanu kryzysowego wyjść wzmocniony w oparciu o tę terapię, która zostanie zaprezentowana. Zatem zwracam się do Państwa z takim oto pytaniem, jak widzicie szansę na wyjście państwa ukraińskiego i gospodarki ukraińskiej z obecnego stanu. To jest stan na tyle, można powiedzieć, nawet dobry, że nie, są do pewnego stopnia uprawnione sformułowania takie, że można w oparciu o, czy na fundamencie obecnego stanu takiego kryzysowego mówić o zaprojektowaniu nowych instytucji, nowego modelu stosunków i gospodarczych i stosunków w ramach instytucji państwa. A zatem, czy Ukraina i w jaki sposób ma szansę zbudować państwo, które już nie będzie targane takimi kryzysami, czy nie będzie dawało jednocześnie powodu do tego, żeby jakiś przywódca sąsiedniego państwa uznał, że to nie jest państwo, tylko to jest terytorium. To po pierwsze. Po drugie, jakie są szanse na szybką implementację zapisów umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, umowy o strefie wolnego handlu. No i trzecie, jakie muszą być zostać spełnione z waszego punktu widzenia warunki polityczne, żeby te projekty, te koncepcje, za którymi się państwo opowiadacie, żeby one były spełnione, czyli trochę komentarza do tego naszego wcześniejszego panelu. Proszę bardzo, zaczniemy od pana Tarasa. Proszę bardzo. Dzień dobry koledzy, dziękuję za zaproszenie. Z gospodarczego punktu widzenia cyfry wzrostu produktu brutto są najczęściej wspominane, ale są najbardziej niecharakterystyczne dla Ukrainy, ponieważ ukraińska gospodarka w znacznej mierze jest w szarej strefie, więc nie jest, te liczby nie są pokazowe. Pierwszy kryzys związany jest bezsprzecznie z polityką regulacyjną państwa. Bo z grubsza biorąc, to co mówimy o niebywałej korupcyjności ukraińskiego państwa, to ta korupcyjność niestety wyraża się nie tylko w rozmiarach łapówek, ale
I także na ile same korupcyjne działania są częścią ustawodawstwa, kiedy powstają monopolie, kiedy powstają sytuacje, kiedy podmioty gospodarcze powinny płacić zupełnie oficjalnie takie środki, które potem trafiają do kieszeń kontrolujących te sytuacje. I na dzień dzisiejszy widzimy, że rząd, który ma niezwykłą energię do zwalczania wszystkich takich rzeczy, ale złożoność polega na tym, że fantazja ludzi, którzy wymyślili te schematy, zawsze wyprzedza, jest o dwa kroki z przodu wobec projektów, projektów wysuwanych przez kręgi biznesu lub rządu. Niestety musimy stwierdzić, że w zakresie legalizacji zjawiska korupcji mogą być tylko szczegółowe projekty, które będą stopniowo wykorzeniały zjawisko korupcji. To wczoraj długo omawialiśmy na przykład projekt dotyczący utylizacji śmieci. Projekt ten wygląda bardzo technokratycznie, ale jest charakterystyczny dla tych sfer. Następna sfera, sfera energetyki. Wykaz tych sfer jest bardzo duży. Wykaz problemów systemowych współbieżny jest z reformami, które są wskazane w umowie stowarzyszeniowej z Unią Europejską. I tu trzeba powiedzieć, że sama umowa o stowarzyszeniu niestety nas nie uratuje, bo jeśli pamiętacie dyskusję z jesieni 2013 roku, w jakimś momencie pan premier Azarow powiedział, czyżbyśmy sami tego nie mogli zrobić? Odpowiedź brzmi, oczywiście nie. Wszyscy znają treść dyrektyw Unii Europejskiej, więc główni przeciwnicy przeciwnicy integracji europejskiej znają dokładniej może nawet niż zwolennicy. Otóż umowa stowarzyszeniowa będzie sprzyjać budowaniu tych problemowych systemów, jeżeli na podstawie tej umowy stowarzyszeniowej będą udzielali konsultingu dla ukraińskiego biznesu. Tu chodzi o rolę, jaką odegrały te instytucje w krajach postkomunistycznych, takich jak Polska. I drugi problem jest związany z tym, że Ukraina zarówno z umową o stowarzyszeniu lub bez umowy o stowarzyszeniu musi dokonać reorientacji swojego handlu zagranicznego. I to są dwa problemy. Otóż Ukraina jest krajem uzależnionym od eksportu, mimo zaistnienia rozwiniętego rynku wewnętrznego. Obecnie największe dochody otrzymują główne sektory, główny dochód otrzymują główne wpływy otrzymują z eksportu. Вся Азія, або Близький Схід і Далекий Схід. Тобто ми для нас, для багатьох цих базових сфер, російський для підставових базових сфер ринок російський був і позостає таким zasadniczym, zasadniczą główną podstawą handlu zagranicznego. Niektóre dziedziny nie mają dostępu do rynku rosyjskiego i wtedy to podkopuje moc tych sektorów. Powstaje problem, czy mamy prawo do ryzyka, czy związanego z rynkiem rosyjskim, czy musimy dokonać reorientacji eksportu. Otóż mimo wojny z Rosyjską Federacją, ukraiński handel nie spada w jakichś większych tempach niż padał podczas rządów Janukowicza i Azarowa w ciągu ostatnich 4 lat. Problem stosunków z Rosją to nie problem wojny w płaszczyźnie handlowym,
to problem 7 czy 10 lat. Otóż ця програма імпортозаміщення, вона в першу чергу б'є саме по українським, по російський програм заміни джерел імпорту удержа в Україну. В принципі, ми спостерігаємо досить. Отож, преференція, яку узискала Україна зі сторони Унії Європейської, stworzyła nowe możliwości przed Ukrainą. Jest to obecnie dobrym znakiem, że ukraińscy przedsiębiorcy i biznesmeni w zasadzie są ambiwalentni co do dostępu do rynków. Oni są gotowi do zdobywania jakichkolwiek rynków. I oczywiście nawet te przedsiębiorstwa, na przykład właściciel firmy Motorsich, który był jednym z głównych apologetów integracji z Federacją Rosyjską. Jego firma ogłosiła informacje na temat dobrych rozmów o współpracy z polską firmą Świdnik. A więc nawet dla firm, które absolutnie były prorosyjskie, ta reorientacja jest możliwa. A dla takich producentów ambiwalentnych, jak na przykład producenci miodu, eksportują efektywnie do Unii Europejskiej i załóżmy zajmują obecnie 5. miejsce na świecie wśród producentów miodu. I to są ostatni przykład, że dzięki Juszczence ta pozycja producentów miodu jest taka. Jeździłem po Ukrainie, wyjaśniając potrzebę umowy o stowarzyszeniu z Unii Europejską i wyniosłem takie dwa spostrzeżenia, że najbardziej profesjonalne kwestie na temat efektywnego wykorzystania umowy o stowarzyszeniu usłyszałem w Sewastopolu. Więc tam usłyszałem to zainteresowanie rynkiem europejskim. Ale na przykład na temat miodu w Charkowie, producenci miodu skarżyli się, że ich miód jest nikomu niepotrzebny na terenie byłego Związku Radzieckiego, a w obwodzie chersońskim chwalili się, że ich miód jest miodem numer jeden na Ukrainie. Jest to wyzwanie, żeby takie dobre produkty wyjaśnić, jakie są możliwości dla tych produktów na nowych rynkach, dokonać reorientacji. Ukraińscy przedsiębiorcy samodzielnie, bez pomocy państwa, mogą dokonać reorientacji swoich działań na rynku. Przykład Polski jest tu też wzorcowym, charakterystycznym. Polska dokonała zmiany, radykalnej zmiany swojej struktury eksportu. Przy tym oczywiście obecność na rynku rosyjskim Polski też jest dość wysoka. Oczywiście Ukraina dalej będzie handlowała z rynkiem rosyjskim, ale musimy szukać nowych rynków. Główna pomoc państwa powinna polegać na pokonywaniu problemów strukturalnych w tym środowisku regulacyjnym. Ta interwencja państwa powinna być jak najmniejsza, a jeżeli już, to powinna być racjonalna. Pomoc Unii Europejskiej oczywiście byłaby bardzo pożądana, ponieważ Ukraina niestety jest państwem o dość dużej biurokracji. Nie możemy niestety wybrać gruzińskiego wzorca doświadczenia takiej całkowicie liberalnej, państwa całkowicie liberalnego. Jednak na Ukrainie państwo powinno odgrywać dosyć istotną rolę regulacyjną.